Cześć wszystkim, znowu Pune 7, a to jest dalszy ciąg Arcanum. Dzisiaj myślę, że w końcu czas wybrać się na tą wyspę rozpaczy. Jakkolwiek wesoło to nie brzmi. Dobra, nie chciałem klikać magię, chciałem wcisnąć W. Gdzie to są doki? Tutaj. No to lecimy. Musimy się spotkać z przyjacielem pana Batesa. Ej, jakoś to wszystko pozałatwiać. Okej, mam trochę krapu tutaj. Lekkie obciążenia, ale kompletnie nikt nie chce ode mnie tego skupywać. Więc trochę przekażę Magnusowi, żeby podtrzymał. Mam nadzieję, że nie będzie korzystać z tego przeklętego stafu. Obciążenie lekkie. A co tam? Dużo na tym nie będzie tracił. Ej. Nie wiem po co ci to, ale okej. Nie potrzebne ci to. Jeżeli masz to korzystać zamiast hełmu, to oddaj. No i cóż. Dużo medykamentów, takich innych rzeczy. O, beczka. Zamknięta. To już trudno. Czy to? Kapitan statku, którego szukamy? Dzień dobry. Czekaj, zobaczmy. Mamy tu jakiś inny statek. O, tam jest inny statek. To może to właśnie tamten. Tamten nie wydawał się być przyjacielem pana Batesa. Nie było żadnej kwestii. A to raczej na pewno. Okej. Ahoj, druhu. W czym stary Teach może ci pomóc? Przepraszam, my się chyba jeszcze nie znamy. A no tak, nie znamy się. Jestem kapitan Edward Teach. Stary wilk morski, kapitan cygańskiego cienia. Najwyższej i najspanialszej wartej łajby. Najwięcej wartej łajby po tej stronie przylądka brzytwy. Miło cię poznać. Nawzajem, kapitanie. Mam jedno czy dwa pytania. Muszę się dostać na wyspę rozpaczy. Ta, właśnie dostałem od niego wiadomość. Bym się ciebie spodziewał. Powiada, że będziesz chciał popłynąć w to diabelskie miejsce i że mam cię tam zabrać. Nie przepadam za tymi wodami ani ludźmi, ale zabiorę to. Zrobię to dla Batesa. Dobra, wyruszamy natychmiast. Czy teraz, czy później, cóż mi to za różnica? Choć wieje teraz silny wschodni wiatr, a wody dawno nie były tak spokojne. Stary Teach nie jest przesądny, ale to wygląda na dobry znak. Dobra, podnosimy kotwicę i płyniemy. Okej, pływamy morzem, znaczy wieczorem. Dowiedziałeś? Jeszcze nic. No to co teraz, koleżko? Okej, może nas zabrać z powrotem do Ashbury w każdym momencie, dobrze wiedzieć. Ale nie zamierzamy z tego korzystać. Okej. Zbadajmy tutaj okolice. Chyba nie ma za bardzo nic ciekawych rzeczy tutaj w pobliżu miejsca lądowania. Okej. A jednak jest całkiem blisko. Jakiś obóz. Porozmawiajmy. Jestem na służbie, więc proszę mówić krótko. Szukam klanu Czarnej Góry, możesz mi pomóc? Klan? Nie słyszałem, żeby tu były jakieś klany. Musiałbyś porozmawiać z tym Torvaldem. Torvald? A kto to taki? Torvald to przywódca tej enklawy. Rozsądza tu wszystkie spory, lecz żeby się z nim zobaczyć, musisz porozmawiać najpierw z Ogdinem i jego strażnikiem. Czy mogę teraz wejść? Pewnie, lecz wpierw musisz poznać zasady. Są tylko dwie. Możesz robić co zechcesz tak długo, jak nie wchodzisz komuś innemu w poradę. Zaś w przypadku sporu od wyroku Torvalda nie ma odwołania. Okej, jesteś wspaniałomyślny. Jeszcze jedno. Muszę cię ostrzec przed wąsaniem się poza zasadą. Dlaczego? Straciłem sporo ludzi przez magicznego potwora, który opiera się naszym strzelbom. Na własne oczy widziałem, jak żywcem pożera człowieka, którego broń nie wypaliła. Gdzie jest ten potwór? Mogę go dla ciebie zabić, oczywiście za odpowiednią opłatą. Sądzimy, że mieszka gdzieś na północy. To wszystko, co wiemy. Będziesz musiał sam wytępić jego legowisko. Za zabicie go dostaniesz potężny magiczny numer. Amulet. Lecz nie mogę powiedzieć, jaką mocą jest obdarzony. Nigdy nie został zidentyfikowany. Okej, mowa stoi. Brzmi po prostu jak jakieś magiczne stworzenie, skoro strzelba nie wypala w jego otoczeniu. Okej, jest tu parę strażników, jakaś bandytka.
co to robi ktoś taki jak ty? Nazywam się Katrina Box. Urodziłam się tu. Pomysłodawcy tego piekła dla osób, które... Pomysłodawcy tego piekła dla osób, które nie chciały przystosować się do ich społeczeństwa, nie wzięli pod uwagę potomstwa skazańców. Cóż, rzeczywiście. Toż to skandal, przebywasz tu całe swoje życie? Tak, życie nie było najgorsze jak na te warunki, dopóki rok temu nie zmarła moja matka. Chroniła mnie przed jego ciemnymi stronami. Po jej śmierci zaczęło się nade mną znęcać i traktować jak wspólną własność. Czy nie możesz porozmawiać o tym z Torvaldem? Torvald nie zechce mnie wysłuchać. Zajmuje się tylko sprawami mężczyzn. Kobiety go nie obchodzą. W końcu jest krasnoludem. A czy można coś na to poradzić? Jest na tej wyspie koczownicza grupa kobiet, które zrzuciły kajdany, w którym ci mężczyźni próbowali je zakuć. Jeżeli udałoby mi się stąd uciec, sądzę, że pozwoliliby mi się do nich przyłączyć. Okej, jak mogę ci pomóc? Jeżeli porozmawiasz z ich przywódczynią, Lorią, to może by mnie odbiły. Z przyjemnością ci pomogę. O, nie, bogowie cię błogosławią. Pokaż mi swoją mapę. Ale wiadomo, to tu powinieneś znaleźć ich grupę. Masz też białą szarfę. Zawiąż ją wokół głowy. Jeśli zobaczą mężczyznę zbliżającego się bez tej opaski, zaatakują go. Okej, dobrze wiedzieć. A, dobra, skąd ty to wszystko wiesz? Kiedy byłam młodsza, moja matka zwykła opowiadać mi o tych kobietach. Kazała mi uciec i zamieszkać z nimi, jeśli tylko coś by się jej stało. Czemu po prostu stąd nie odejdziesz? Nie wolno mi opuszczać osady. Próbowałam już kilkakrotnie, ale zawsze udaje im się mnie złapać. A za karę zaczyna płakać. Okej, okay. Bardzo ci współczuję. Wydostańcie się stąd tak szybko, jak to tylko możliwe. No cóż. Nie, jest to najprzyjaźniejsze miejsce. No wiecie co? Nudzi mnie trochę ta muzyka. Poczekajmy do rana. Zanim spoczniemy. O, tak lepiej. Dobra. Jakie ciekawe jeszcze persony możemy znaleźć na tej wyspie. Tu nikogo nie ma. A, że tu ktoś jest? O, jest jakiś... Pór bandyta. Wiecie co? Nałożę sobie podomkę. Niech patrzą. Jak szlachta chodzi. Dzień dobry. Witaj, mości panie. Czy mogę zapytać, kim jesteś? Na tej wyspie mówią na mnie Norian. Nie więcej, nie mniej. Witaj. Czym się tu zajmujesz? Staram się nie wtykać nosa w nie twoje sprawy. W wolnych chwilach pędzę trochę bimbru z ziemniaków. Chyba tylko one dają się uprawiać na tej nędznej wyspie. Musi to być spore zapotrzebowanie. No mocne trunki. Żebyś wiedział, chłopcze. Ma tu zbyt wiele rozrywek. Czyni mnie to też bardzo popularnym. Większość facetów przychodzi do mnie, gdy tylko mają coś na wymianę. Tak przy okazji, mógłbym mieć dla ciebie małą robótkę, jeśli byłbyś zainteresowany. O, jakiej robotce mówisz? Nic skomplikowanego. Handluję z takimi starymi starym gościem imieniu Maksymilian, który mieszka na pustkowisku za obwarowaniami wioski. Stary Max nie jest zły, ale potrafi być niebezpieczny, wiesz co mam na myśli. Od 2 tygodni jest mu winem zwan Bimbru, ale parę osób ostatnio zniknęło i bałem się iść samemu mu to zanieść. Może mogę ci pomóc. Jeśli nie jesteś gotów stawić czoła temu, co tam się czai, cokolwiek co to jest, jesteś silniejszy ode mnie. Stary Max może już nawet być trupem, ale jeśli nim nie jest, to nie chcę go denerwować. Jeśli zaniesiesz mu ten dzban, dostaniesz drugi dla siebie. Nigdy nie wiesz, kiedy może się przydać nieco bimbru starego Noriana. Dobra, wrócę to i wrócę. Dobra, doskonale, oto bimber. A tu mieszka mał Max, kiedy widziałem go ostatnim razem. Powiedz Maksymilianowi, żeby dał ci jakieś pokwitowanie. Jeśli je przyniesiesz, dostaniesz pan dla siebie. Okej. Kolejna mała robótka na tej wyspie. Zanim porozmawiamy z Torvaldem. To pewnie domek tego Torvalda. Jakieś strachy. Okej, tutaj nikogo nie ma. Czy to są może jeszcze jakieś domy? Może jeszcze kogoś spotkamy ciekawego? To nikogo? I tutaj... O, jest jakiś człowiek, bandyta. Witaj, mości panie, czy mogę zapytać, jak się nazywasz?
Nazywam się Jones. Jones kolekcjoner, jak na mnie nazywają. Dlaczego nazywasz się kolekcjoner? Bo się tym zajmuję, chłopcze. Zbieram różne rzeczy, właściwie wszystko. Każdy rodzaj, kształt, rozmiar, smak i kolor. Jeśli coś masz, można zbyć na tej wyspie, to stary Jones to ma. Chwytasz, chłopcze? Nikt się nie zna lepiej na kombinowaniu różnych cecuszek, lepiej niż Jones kolekcjoner. Chyba łapie, o co biega Jones. Może też handlujesz? A czy ogry strają w lesie? Czy ja handluję, chłopcze? Handlowałem jeszcze nie zanim ty zacząłeś zadawać swoje głupie pytania. Jones wybucha śmiechem, klepiąc się w kolano, gdy ci pursze drobiazgi dzwonią i pobrzykają. Tylko nie żartuję, chłopcze, ale tak, nie mało wiem o handlu i wymianie. Ale co ostatnio trafiłeś? Och, prawie wszystko, co może wyrzucić na brzeg. Stare widelce, zardzewiałe rury, czasem jakiś but. Szukasz butów? Mam takie buty, że nie uwierzysz. Wszystkie niedopary, ale tu, czekaj. Jesteś tu nowy, koleś? Chcesz coś zdobyć? Pomieniać się? Być może. Co masz na myśli? Cóż, od paru miesięcy szukam kogoś, kto poszedłby na plażę cieni. Tam jest coś naprawdę dziwnego oraz z tego, co słyszałem, mnóstwo rzeczy, które mogłyby zainteresować takiego gościa jak ja. Co rozumiesz przez dziwne? Co tam jest? Jest tu para butów bawiących się magią. Para typów bawiących się magią. Mówią, że wystarczy, że są w zasięgu słuchu tego miejsca, a już chrzanią się im wszystkie czary. Jest tam coś, co gryzie się z magią. Poza tym stary Dietrich przyniósł mi stamtąd broń, jeszcze jakiej nigdy nie widziałem. Przyszedłby się tam sam, ale mówił, że pewno tam potworów i w ogóle. Dobra, co dostanę, jak tam pójdę? Powiem ci, jak zrobimy. Przynieś parę drobiazgów z tej plaży, a jak znajdziesz coś fajnego, to wymienię się z tobą na tę broń, o której ci mówiłem. Jak tam... Ja i tak nie mam z niej pożytku. Dobra. Zrobię to i wrócę. Załatwiona plaża jest tutaj. Powodzenia. Dzięki. Aha. Tu jest jeszcze jeden pan. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten obóz. Z tym panem się chyba rozmawia, kiedy chcemy dojść do Torvalda. Ale mi się na razie jeszcze nie chce. Zamiast tego założę tą białą opaskę. O tak. I przejdziemy się do tego obozu. Zobaczymy. O, dom Maksymiliana. Okej. Okay. Zbroja uszkodzona. Moja podomka. Ja jednak lepiej podróżować w czymś, co się nadaje do walki. Arachnix. Dziwne stworzenia żyją na tej wyspie. Okej, okay, dom Maksymiliana. Aj, człowiek szlachcic, to zapewniałem. Więc w takim razie żyje. I nie ma nic w skrzyni. I nie chce się obudzić. Dobra, poczekajmy do rana, aż stanie. O, dobra. Witaj, Maksymilianie. Co słychać? Witaj, kim jesteś? Mężczyzna przed tobą jest stary, lecz wciąż trzyma się krzepko i godnie. Mierzy cię wzrokiem od stóp do głowy, rozważając to, co widzi przed sobą. Nazywam się Maksymilian. Miło cię poznać, Maksymilianie. Czy mogę zadać kilka pytań? Przyniosłem ci dzban Bimbro od Noriana. Tak, widzę, że Norian zbyt często trzęsł portkami, by przynieść go samemu. Nie żebym miał mu to za złe. Na pustkowiu nie warto ryzykować głową dla dzbanu Bimbru z kartofli. Dziękuję ci, nieznajomy. Z pewnością potrzebujesz pokwitowania. Oczywiście, oto i one. Czy mogę ci zadać kilka pytań? Czym się to zajmujesz? To moja sprawa, przyjacielu. Na wyspie rozpaczy nie pyta się o czyjąś przeszłość. Radzę, żebyś pilnował swoich spraw, mój panie. Dobra, co bym tu odpowiedzieć? Może mógłbyś nieco lepiej zapoznać mnie? Nie, nie, nie. Każdy ma jakieś tajemnice, uwierz mi. Doskonale to rozumiem. Wygląda na zdziwionego, obrzuca cię przenikliwym spojrzeniem, dokonując ponownie sobie. Masz rację. Proszę, wybacz moją krótkowzroczność. Bez wątpienia masz także dobre strony. Może jednak będziemy mieli o czym porozmawiać. Z przyjemnością, opowiedz mi o sobie, Maksymilianie. Może to dobra chwila na opowieści. Wybacz mi, jeśli wydam ci się podejrzliwy. Spędziłem samotnie tyle lat na tym pustkowiu. Czy mógłbym cię prosić, byś wpierw opowiedział mi o sobie? Oczywiście, zaczęło się to dość niedawno. Opowiedz mi swoją historię.
Wygląda na to, że Arkanom nastały ciężkie czasy, a ty w jakiś sposób zostałeś wplątany w jego problemy. Dzielny jesteś, mój panie. Niewielu odważyłoby się dokonać tego, co ty. Chcę tylko, by przestano próbować mnie zabić. Wszyscy mamy swoje powody, jak sądzę. Tak nie mnie to oceniać. Znaczy, wiem, że w ostatecznym rozrachunku jesteśmy sumą naszych czynów. Nie inaczej ty będziesz sądzony. Możesz teraz ty mi opowiedzieć o sobie, Maksymilianie? Tak, już najwyższy czas, by ktoś poznał moją historię. Powiedz mi, przyjacielu, czy wiesz coś o Królestwie Cambrii, o jego stolicy, mieście Drenholm, o królu Pretorze pierwszym? Zdarzyło mi się tam być. Rozumiem, Cambria, o której mówię, była zupełnie inna. Daleko inna od tego, czym jest teraz. Mówię o czasie, gdy Cambria była potężnym królestwem, gdy elfy i kasnoludy przybywały do miasta składać hołd jej królowi, gdy sztandary sławetnych smoczych rycerzy darzono szacunkiem i lękiem. Wnioskuję, że Cambria już taka nie jest. Cóż, nie ma wątpliwości, że Cambria jest ledwie cieniem swojej minionej chwały. Dzień, w którym jej los został przypieczętowany, nadszedł już dawno temu. Był to dzień, gdy technika zaczęła rywalizować z magią i gdy stare zaczęło ustępować nowemu. Co się stało? Czy Cambria starała się oprzeć zmianom? Tak, ze wszystkich sił. Mój rządzący, wtedy król Toren, był mądrym, dzielnym człowiekiem, ale zatwardziałym w swoich zwyczajach. Wyciosany ze srogiej materii był niczym kamień, niezachwiany, ale i nieugięty. Nie dostrzegł, że Cambria potrzebowała rozwoju, zmian. Tak więc wydał dekrety zakazujące korzystania z techniki na jego ziemiach i ustanowił przy swym boku radę magów doradców. Przez lata Cambria wciąż była silna i wpływowa, lecz była to tylko kwestia czasu. Co się stało? Cóż, Cambria została przeciągnięta zarówno w handlu, jak i w sile wojskowej, kiedy potężny taran zażądał zrzeczenia się pewnych spornych terenów. Cambria dostała bolesną lekcję. Jej armia została rozgromiona, smoczy rycerze wycięci w pień ogniem dział i muszkietów. Chwała dawnych dni upadła. A co z królem Torenem? Co się z nim stało? Zginął. Prowadził ostatnią szarżę smoczych rycerzy i zginął od kuli, jak prosty żołnierz, nieugięty i mężny aż do końca. Ale to wszystko ma się do ciebie, Maksymilianie. Wraz ze śmiercią Torena zaczęła się walka o władzę. Jedni wierzyli, że Cambria powinna otworzyć się na postęp, by móc się rozwijać i odbudować swoją świetność. Tak, niektórzy nie są w stanie dostrzec słusznej drogi, tak gdy wskaże im ją śmierć króla. Toren miał dwóch synów. Starszy syn wierzył w postępy, młodszy zaś nie wierzył w nic. I tak powołana przez Torena Rada Magów użyła swoich wpływów, by wesprzeć młodszego syna. Czy to nie pierworodny syn powinien odziedziczyć tron? Powinien, lecz ludzie rządni władzy gotowi co popełnić każdą niegodziwość. Rada magów, która kontrolowała młodszego z synów, wniosła fałszywe oskarżenia wobec starszego, zarzucając mu zdradę. Porwano go nocą i zesłano, by gnił w więzieniu przez resztę swoich dni. Starszy syn. Na bogów! Tak, nieznajomy. Starszy syn to ja. Zostałem tu osądzony przez własnego brata, króla Pretora I z Cambrii. I trwam tu od tamtej pory. Nie wiem, co powiedzieć. Brak mi słów. Nie potrzebujesz słów, przyjacielu. Wystarczy mi, że posiedziałeś tutaj i wysłuchałeś mojej opowieści. Pogodziłem się ze swoją przeszłością. Życie na tej wyspie jest ciężkie, lecz uczy godzenia się z losem i przyjmowania go takim, jakim jest. Ale to jest takie niesprawiedliwe. Może wróciłbyś ze mną? Nie, mój czas w Cambrii już minął. Już mój brat żyje. Jeśli mój brat żyje, z pewnością zapłacił już za swój czyn. Był młody i głupi. Życie nie jest łaskawe dla takich królów. Ale Cambria, może królestwo nadal cię potrzebuje. A wiesz, nadal ją czuję. Kamienne mury Drenholmu, łagodne wzgórza, doliny, ryk trąb smoczych rycerzy ruszających do boju. Czasem, gdy się budzę, zapominam, gdzie jestem. Wróć ze mną, Maksymilianie. Wciąż nie jest za późno. Być może będę miał do ciebie prośbę, przyjacielu. Dowódca smoczych rycerzy był mężczyzną imieniem Warren del Par. Był moim szczerym przyjacielem. Jeśli jeszcze żyje i gotów jest to uczynić, powiedz mu, że tu jestem i że chciałbym ponownie cieszyć się jego towarzystwem. Poznaliśmy się już z Warrenem Del Par. Powiedz mu o Lianie. Ach, a więc mój stary przyjaciel nie żyje?
Będzie mi go brakować. Ale ta Lianna, jego córka, co z nią? Powiedz mi proszę, jaka ona jest? Jest żołnierzem, jak jej ojciec. Rozumiem. Może jednak w sercu Cambly wciąż tli się ogień. Jeżeli chcesz, udaj się do Liany Del Par i przekaż jej, że tu jestem. Kto wie, co może z tego wyniknąć. Też tak uczyniaj, Maksymilianie. Przysięgam ci. Będę ci niezmiernie wdzięczny, przyjacielu. Życzę ci powodzenia, gdziekolwiek powiodą cię twoje ścieżki. Okej. Okay. Żegnaj, Maksymilianie. Cambria cię potrzebuje. Ta. Może się spotkamy, a może nie. Zobaczymy. Ale to już w przyszłym odcinku. Ten odcinek sporo przegadaliśmy. Ale mamy już rzeczy do roboty. Więc w następnym odcinku myślę, że już będzie trochę akcji. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.